Nadszedł dzisiaj piękny dzień, 4 maja, po majóweczce i puszczamy byczusie na tutaj na trawniki. Na razie tutaj niech się obtrzaskają w tym ogrodzonku za 2-3 godzinki. To te już są bardziej zwyczajne, bo do obornika już 2 razy wyskakiwały, więc gorzej będzie z kolejną grupą, bo one były zawsze przeganiane w miejsce tych do usunięcia obornika, a teraz tutaj trafią razem do tych i 12 sztuk znowu całe lato będą sobie hasać. Ładnie się naprawdę odchowały. Byczki październikowo-listopadowe. I ta grupa jest miesiąc, półtora młodsza. A zobaczycie, ile są mniejsze od tamtych. I kolejne sztuki. Odsuń się, bycek. Odsuń się, bo odkręcamy śrubki. Tak, tutaj zobaczcie, mamy ładnie korytko wmontowane. Bycek. No to do głaskania przyzwyczajone. Wy, szkraby. Dobra, korytko przewalone. Dobra, to nigdzie nie poleci. Uciekaj tam. No czadu to dopiero złapią. No, Swicik. Swicik do przodu. No. Się zabłąkał jeden. Takie zastawki najlepsze. Zobaczymy, co one tam będą robić dopiero. I tam niewiele są mniejsze. Tak się tylko zdaje. Zaraz zresztą porównamy. Bycusie, poszły. Tutaj widać, ten już łapie kaliberek. Siwek nasz mały. No, obróć się. W końcu zgubisz towarzystwo. O. No te nie znają, tamte już znają prąda. Boją się jedne drugich? Ale gabarytowo to ci powiem porównywalnie. Dobra, widzimy się za chwilę. Badanie terenu. Bycki. Swity najgorsze, jak zawsze. Ostatni raz kupowaliśmy swity. Więcej już nie bierzemy tego. Jedna grupa, co nam dobrze wyszła, a reszta to... słabo. I co, wygłupiały się, już wygłupiały i przestały. Trawa jakaś wielka nie zrosła, ale zawsze coś.
A reszta co? I tak samo jak będą większe, tak jak w tamtym roku, już w późniejszym etapie, będziemy tutaj te dwie wanienki jeszcze są dosypywać z paszowozu, jak już będzie trawa wyjedzona. No a tutaj standardowo już podczyszczone koryta, żeby miały zawsze miejsce w razie W, jak będą oczywiście chciały do wyboru, do koloru coś podjeść, coś się położyć w słomie. Koryta będzie do oporu, tutaj tak samo sianko się zaraz narzuci. I najtańszy będzie odchów. Tamte już gdzieś poleciały. I doganiamy resztę do tamtych, bo się tutaj zabłąkały. No i to jest właśnie bardzo dobry plan. Tam najpierw niech się oswoją z prądem, z ogrodzeniem i tak dalej. Bo często było tak, że jak puszczaliśmy od razu tutaj, to te wszystkie linie od orzechów, nie orzechów, to wszystko było porwane od razu, bo to niezwyczajne, nie zna prądu, nie zna taśmy. No i co, moje sztuki najprawdopodobniej jeszcze wniosku nie składałem, ale myślę, że załapię dobrostan, bo w wiacie jest i na ściółce i chodzą sobie po dworzu też. No i tutaj na te statko, które moje, to też będę składał, zawsze parę złotych doleci. A tak to... O, i na traweczkę. Tak widzicie, beli jeszcze zapasu jest na ponad pół roku. 130 beli jeszcze, średnio paszowóz wychodzi co 2 dni, 2,5. Także na spokojnie, gdzieś około po 15 maja pewnie zaczną się pierwsze sianokosy. To pójdzie wszystko, w pierwszy pokos pójdzie w rejkę. A potem już drugi, trzeci będziemy się bawić w bele. I myślę, że takie najlepsze rozwiązanie. Z pierwszego pokosu zawsze najlepsza trawa, więc trzeba to ładować w pryzmę. No i teraz weszły w zaułek. Nie przerwą tego. Widać, że z prądem już obeznany. Tutaj dołek odgrodzony, bo w tamtym roku strasznie posuwały ziemię, trzeba było potem turem to wszystko podgarnąć, więc w tym roku ogrodzenie. No i co, wcześniej były delikatne problemy jeszcze z grzybkiem, takie place się robiły. Nic z tym nie robiliśmy i troszeczkę im tam poschodziło. Coś tam zostało, to teraz na pewno, jak już będą na dworze, to grzybica sama zejdzie. Wiadomo, stare budownictwo, to ta wentylacja też nie jest taka, jaka należy i dwór jest najlepszym sposobem na zwalczenie grzybicy.